W poniedziałek 3 października w mediach społecznościowych prezydenta Jeleniej Góry pojawiła się informacja na temat ofert, które wpłynęły w związku z przetargiem na dostawę energii elektrycznej na lata 2023-2024. Do tej pory miasto płaciło ponad 5,5 miliona złotych brutto rocznie za energię elektryczną. Według zaproponowanej najtańszej oferty kwota ta ma wzrosnąć do ponad 42 milionów złotych. W związku z tym we wtorek zorganizowana została konferencja prasowa spółki Wodnik, podczas której prezes Katarzyna Wierska-Kuberka poinformowała o tym, że jeśli przetarg nie zostanie unieważniony i cena za megawattogodzinę faktycznie wzrośnie o kilkaset procent, to będzie zmuszona podnieść opłatę za wodę i ścieki. Oszczędzamy na wszystkim, na czym się da oszczędzać. I zrobiliśmy 1,5 miliona oszczędności. Cieszyliśmy się, że będzie można wydać to na inwestycje, na remonty, na poprawę funkcjonowania sieci. Niestety, będziemy musieli wydać to na energię elektryczną, a i tak nam zabraknie. W związku z zaistniałą sytuacją ograniczone mają być także inwestycje. Ograniczamy inwestycje. Ograniczamy wydatki, natomiast to nie wystarczy i Państwo widzicie, że to jest tylko kwestia energii elektrycznej. A gdzie inflacja 17%? A gdzie usługi obce, które już zdrożały o 40%? Spółka Wodnik przygotowuje już nową taryfę. Woda i ścieki miałyby podrożyć o kilkadziesiąt procent. Oczywiście teraz już wiemy, jaka jest cena energii. Jesteśmy gotowi, żeby złożyć tą nową taryfę w ciągu 2 tygodni. Wszystkie wyliczenia robiąc. Natomiast proszę Państwa, no co to jest nowa taryfa? To jest przeniesienie po prostu tych kosztów na mieszkańców, tak? I tego też nie chcemy robić. Ale żeby było jasne, my nie mamy innego wyjścia. Ile ma wynieść cena za wodę i ścieki? 8,31 bodajże kosztuje woda, a po podwyżce będzie kosztowała 2,50 więcej i ścieki również. Nie wiem, czy to będzie równo między wodę i ścieki, dlatego że więcej energii elektrycznej jednak potrzebujemy na oczyszczalni ścieków niż do urządzeń pompujących wodę, więc to pewnie będzie zróżnicowane, natomiast na całym rachunku tak będzie to wyglądało.